Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie i słonecznie w letniej kuchni włoskiej. Wielu z Was na pewno myślało o tym, żeby zjeść takie danie restauracyjne, oryginalne, żeby zaprosić swoją drugą połówkę i wielu z Was po prostu ma albo daleko do takich oryginalnych włoskich restauracji w miejscu, gdzie przebywacie, ale w domu możecie zrobić to sami według moich wskazówek. Także zapraszam na przepis i zaczynamy. Dzisiaj, kochani, zrobimy makaron, bo jest to pierwsze danie w kuchni włoskiej. Z pierwszych dań mamy zupy, takie tak zwane minestrone, warzywne zupy i makarony. I oprócz tego dania z ryżem, czyli risotto i tym podobne. Do naszego przepisu dzisiaj wykorzystamy krewetki i mule po polsku. Czyli to są scampi, akurat używam, bo są gamberi i scampi, ja używam dzisiaj scampi i koce po włosku. Pietruszka, czosnek, pomidorki, oliwka i wino białe. I tutaj Wam zaproponuję wino białe, jest zamrożone z lodówki, to jest sycylijskie, nie sardyńskie, sycylijskie, ale muszę Wam powiedzieć, że jak dostaniecie gdzieś u siebie sycylijskie wina, są bardzo dobre. To akurat jest Chardonnay Terre Siciliane, Indicazione Geografica Tipica i Isola del Sole, czyli Wyspa Słońca. Jest pyszne to wino i polecam. Ja go używam tak samo do gotowania, jak i do picia. Jest, a oprócz tego, słuchajcie, jest niedrogie. Oliwa z oliwek. Na pierwszy rzut rozgniatamy 3 ząbki czosnku, tak leciutko, i wrzucamy. Delikatnie podsmażamy. Wrzucamy krewetki i od razu mule. Uważajcie, bo pryska, bo one są lekko z wodą. Dorzucam takie odnóżki, które mam, one dają też smak. I kroimy pomidorki. Kroimy pomidorki i dokładamy na patelnię. Do pomidorków teraz od razu dokładamy troszeczkę pietruszki. Kroimy pietruszkę i dodajemy troszeczkę pietruszki. Później będziemy jeszcze na koniec dodawać więcej. Teraz do gotowania dodamy troszeczkę. I wino, kochani. Czosnek możemy wyjąć już, bo już oddał swój smak, więc czosnek wyjmujemy i jakieś parę minut teraz otwierają się mule, widzicie, już się otwierają muszelki, to są świeże, wczoraj żeśmy mieli na obiad i kolację i resztę zostawiłam Wam dzisiaj do przepisu, będziemy mieli pyszną kolację następną. Wlewamy wodę na makaron i czekamy, aż się zagotuje. Woda się gotuje na makaron, więc wsypujemy sól i odmierzamy makaron. Jedna porcja makaronu spaghetti się mierzy w ten sposób. Tak, to jest jedna porcja. My potrzebujemy 3. Bierzemy drugą i tutaj mamy malutką, więc muszę dołożyć jeszcze. Bierzemy wszystko i wsypujemy na raz. Wysoki garnek powinien być do tego. Pamiętajcie o tym, że spaghetti tak w całości ma być. Ono samo zejdzie, bo się zagotuje jeszcze raz woda.
i zejdzie na dół. Dodaje się makaron do gotującej wody, on teraz będzie schodził sam na dół. Nie łamcie spaghetti, bo to jest profanacja spaghetti. Spaghetti to jest spaghetti i musi być w całości. Pamiętajcie. Dodajemy teraz wodę z gotowania makaronu do krewetek na patelnię. Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu. Tutaj się teraz utworzy taki, będzie wyparuje trochę tej wody i utworzy się sosik. Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu i 2 minuty przed końcem musimy odlać i makaron pójdzie na patelnię razem z krewetkami, będzie mieszany. Krewetki leciutko solimy, ponieważ mamy oprócz tych krewetek mamy mule, które są słone, bo one są z wodą morską w środku, więc dodajemy tylko troszeczkę soli, a w makaronie już jest sól, więc wystarczy. I kroimy jeszcze troszeczkę pietruszki do wykończenia dania. I makaron na patelnię. Mieszamy wszystko razem i 2 minuty dochodzi razem wszystko na patelni. Pietruszka i gotowe. Teraz na talerz. Mamy już nasze danie, nasz makaronik pyszny, restauracyjny wręcz. Słuchajcie, zaproście swoją drugą połówkę w domu na taką kolację. To naprawdę niewiele kosztuje, bo nawet jak kupicie krewetki mrożone i włożycie je do zamrażarnika i wyjmiecie po 2-3 do takiego dania, to wystarczy. Parę pomidorków, jeżeli będą mule, to ok, a jak nie, to też jest dobrze. Naprawdę to jest pyszne. Troszeczkę wina i proponuję Wam zawsze do makaronu i do ryb jest wino białe. Czerwone jest do mięs czerwonych, także tutaj wino białe, pokazywałam już jakie miałam i takie będziemy popijać do kolacji. Życzę Wam smacznego, pozdrawiam serdecznie, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia, pa!